Na scenie pojawi się Ania Przybecka z klasy 0B i zaśpiewa nam piosenkę pod tytułem Baśniowi Przyjaciele. Aniu, o czym będzie twoja piosenka? O czerwonym kapturku. Czerwony kapturek to jest taka bajka. Lubisz bajki? A jaka jest twoja ulubiona bajeczka? Wszystkie bajki lubisz, po prostu. I o kapturkach, i o zwierzątkach. A masz jakieś zwierzątko w domu? Jakie? Koty, ryby, psa i królika. Ojejku, to prawie mini zoo, co? Jak pies ma na imię, jak się bawi? Topa. Topa. A kotek? Mam ich 5 chyba. 5 aż? Oj, i pamiętasz wszystkie imiona? To jak się nazywają? Najstarszy to Mini, druga to Madzia, trzeci to Szef, a pierwsza to Śrubka, a ostatni to Gizmo. Ojejku, ja bym się pogubił i bym nie pamiętał, a ty wszystkie zwierzaki pamiętasz. Tomek, a ty masz kota? Mam. Pytam w domu. Mam. A też, dobrze. Też. Także ogromne brawa dla zachęty, dla naszej pierwszej. Ale musimy dodać jeszcze, iż na sali jest, przepraszam, pani, która Anię przygotowała, wychowawczyni klasy 0B, pani Renata Heron. Niech się pokaże, nie ma. A to nie ta pani. Nie ta pani, a mamy tu tak zapisane. To bardzo przepraszamy. No i nam zdarzają się pomyłki, poprawimy to. No więc po wykonaniu piosenki przez Anię sprostujemy tę informację. Ania Przybecka, Baśniowi Przyjaciele. Zawsze pierwszej osobie jest najtrudniej, ale poradziła sobie znakomicie. Widać to po minach jury. I to sprostowanie. Jednocześnie przepraszamy za drobną omyłkę. Anię przygotowała pani Maria Kochańska. Duże brawa, wychowawczyni. I też przygotowała kolejnego uczestnika, pani Maria Kochańska, którym jest, dajcie duże brawa, Norbert Marczak. Cześć Norbert! Cześć! Masz tremę? Czy nie? Nie. Z
Stresujesz się, denerwujesz się troszkę, czy nie? Nic, a nic. No i bardzo dobrze. A który raz występujesz na festiwalu? Pierwszy. Pierwszy raz. No to jak na debiutanta, to jesteś odważny. Jesteś odważny? A kim byś chciał zostać w przyszłości? Kaskaderem. No to kaskader musi być odważny. A jaki tytuł ma twoja piosenka i o czym ona dzisiaj będzie? O czym nam zaśpiewasz? O wesołej rodzince. O wesołej rodzince. A ty masz rodzinkę wesołą? Tak? Wesoło jest u was w domu. No i o wesołej rodzince zaśpiewa Norbert Warczak z klasy 0B. Piosenkę pod tytułem 0A. Ojku, to już nam się tutaj wszystko myli. Wesoła rodzinka Norbert Warczak. Sobie na scenę zaprosić przy waszych oczywiście wielkich brawach Antoninę Zdanowicz. Tosia, Tośka, jak na ciebie mówią? Tosia. Tosia, no bardzo fajnie. Powiedz mi, Tosiu, ty chodzisz do klasy? 0A. To może już nawet nie jeszcze, czy to już jest klasa? Chyba nie, zerówka, tak mówią. 0A. I tu widzicie, już jesteśmy na dobrej drodze, bo wychowawczynią Antoniny jest pani Renata Hero. Teraz się nie pomyliłem, zgadza się? Brawa. Przepraszam, tak? Wiem, że masz psa. Tak? Chodzisz z nim na spacery? I ile czasu tak mniej więcej taki spacer trwa? Bo to pewno trudne zadanie. Ty wychodzisz, czy jeszcze ktoś w domu wychodzi na spacer? Z psem? Z mamą. Z mamą też wychodzi. Mama jak ma na imię? Tosiu. Sylwia. O, Sylwia, jest Sylwia tutaj też? Pani Sylwia, przepraszam, jest. Macha tutaj do nas. No to też brawa dajcie jej. Jeszcze chcę wiedzieć, co najbardziej lubisz jeść? To takie głupie pytanie, prawda? My lubimy z Tomkiem, bo po nas widać, bo Tosi jeszcze nie. Co najbardziej lubisz jeść? Zielone ogórki lubisz? Lubi zielone ogórki, no dobrze. A wy lubicie? No, my też. Dobrze. Słuchajcie, Antosia jest, Tośka jest troszkę nieśmiała, także ja myślę, że tutaj gorące brawa, żeby ją troszkę jej dodać otuchy. Dobrze, w takim razie Tosia zaśpiewa wam piosenkę o tym, o czym już dzisiaj kilkakrotnie wspominaliśmy. Idzie do nas wiosna. Antonina Zdanowicz. Kiedy wiosna przyjdzie do nas, kiedy śpiewa.
Magdalena Zdanowicz. Ogromne brawa dla Antosi.